Generalnie nie opłaca się przed sprzedażą naprawiać uszkodzeń nadwozia. Lepiej dać upust i nie narażać się na zarzut maskowania śladów po kolizjach. Ale drobne zaprawki wykonać warto. Nawet jeśli będą widoczne, świadczą o dbałości o stan samochodu. Ofertę sprzedaży umieść na kilku dobrych portalach. Jeśli auto jest pod jakimś względem wyjątkowe, pamiętaj o specjalistycznych witrynach miłośników aut tej marki, youngtimerów i tym podobnych. Dobry sprzedawca jest uprzejmy nawet wtedy, gdy nie ma większej nadziei na zdobycie klienta, prawda? Chętnie odpowiadaj na wszystkie rozsądne pytania. Człowiek otwarty zawsze robi wrażenie godnego zaufania. Nie ukrywaj oczywistych wad pojazdu. Lepiej od razu powiedzieć, które elementy były lakierowane po kolizji, niż wyjść na idiotę lub oszusta. Jeśli nie masz czasu ani ochoty rozmawiać z klientami albo do szału doprowadzają cię natrętni handlarze interesujący się tylko tym, ile zamierzasz opuścić, skorzystaj z usług komisu albo punktu obrotu autami używanymi przy autoryzowanej stacji obsługi. Jeśli znajdzie się chętny do zakupu samochodu i dogadacie się co do ceny auta, uzgodnijcie wygodny sposób płatności. Jeśli kupujący ma gotówkę, najlepiej pójść do banku, chyba że znasz się na pieniądzach. Pamiętajcie również o rzeczach, które nie są aż tak ważne, niemniej jednak bardzo istotne. Nie zapomnij przekazać nabywcy instrukcji obsługi pojazdu oraz dokumentacji dotyczącej wszelkich dodatkowych elementów jego wyposażenia. Nie zapomnij również wtajemniczyć kupującego we wszelkie szczegóły działania systemów alarmowych, immobilizerów i tym podobnych. Bo po co masz później w środku nocy tłumaczyć przez telefon, jak uruchomić zablokowany samochód? Spisanie umowy kupna-sprzedaży to sprawa oczywista. Warto więc mieć ją na podorędziu od razu po opublikowaniu ogłoszeń o sprzedaży pojazdu. Wzór umowy znajdziesz na www.autoświat.pl. Na umowę kupna-sprzedaży spoglądamy zwykle ze strony kupującego, ale i dla sprzedającego jest to ważny dokument. Wpisanie do umowy wad pojazdu może uchronić cię przed późniejszymi roszczeniami czy oskarżeniami o oszustwo. A dokładne określenie daty i godziny przekazania pojazdu przed mandatem wystawione na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Z umową jak najszybciej zgłoś się do swojego wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania samochodu. Powtórzmy jeszcze raz przestrogę. Jeśli nie chcesz stać się stryjkiem, który zamienił siekierkę na kijek, to zanim sprzedasz swój używany, ale sprawny samochód, upewnij się, że będziesz w stanie kupić równie porządne auto. Przed sprzedażą nie marnuj czasu ani pieniędzy na przeglądy, bo mało kto da wiarę, że je wykonałeś, ani usuwanie widocznych uszkodzeń nadwozia. Lepiej po prostu obniż cenę, a satysfakcję z naprawiania auta pozostaw nowemu właścicielowi. Zadbaj natomiast o to, aby auto wyglądało możliwie elegancko, bo pierwsze wrażenie bywa decydujące.